Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym już, jeśli dobrze liczę, to już 10 odcinku Zagrajmy w Mad Max. Co was ominęło w ciągu tego jednego odcinka? No, ominęło was wejście na terytorium Smażyciela, daję opis, wejście też do klasztoru Smażyciela, ale to jeszcze zobaczycie. Tutaj grobowce były, tutaj wszystko, dobra, może z tego wyjdę i pokażę tak. Tutaj jest co? Tutaj wszystkie te regiony, uspojówki, opisy. A tutaj o, wyścigu śmierci. Tu jeszcze... A czemu tu są wyżyny, a powinno być wyżej? Dobra, nieważne. Kolejny wyścig śmierci, to już było. Furtka Jita, bo wykonałem tego questa dla Jita, którego przyjąłem. Nie było to nic w sumie takiego, po prostu musiałem... przejąć mały, znaczy rozwalić wszystko w małym konwoju, potem zabić kierowcę, wziąć tankowiec, zabrać go do Jita i pojechać potem w tę furtkę i dziękuję. Mam nową tą. Miałem nową. Mam nową trasę na wydmy. Kanały burzowe, czyli miejsce, gdzie znalazłem najlepszy magazyn do snajperki, też nie było to nic takiego, po prostu wszedłem, rozwaliłem wszystko, wszystkich na swojej drodze i zabrałem magazynek. Kopuła skarplania, tu spokojnie, tego questa nie zrobiłem. Po prostu, kiedy przejeżdżałem obok akurat tego obozu, kiedy go czyściłem z przedpola, bo mnie atakowało ciągle przez to nie mogłem sobie na spokojnie przejechać do smażyciela, to odblokował się wpis na temat kopuły skarplania. Tutaj północne tunele. To też jedna z tych... No nie, tutaj znalazłem ten magazynek, a to poprzednie to było jedna z skrywek szakali. Szczęki to już były, ostrza były, posąg był, wielka pustka. A to nie jestem pewien w sumie, czy było. Chyba nie, ale na wszelki wypadek. Pokażę. No i tu już wracamy do początku. Narzędzie i broń to pokazywałem. Tutaj nie ma co. Postacie odblokował się wpis na Smażyciela i Chrystę. I'm of the flame, and the flame courses through my veins, calling me to spread its gospel to all, and they will all succumb to the hungry tongues of the all-consuming fire. Nie wiem, co się temu gościowi stało, ale jeśli on to zrobił, zrobił sam, to jest niezłym masochistą. Patrzcie, jaki on jest spalony. On ma po prostu, on ma ciało. Nawet nie wiem, czy chcę widzieć, czy nogi też ma tak ujarane, ale od torsu w górę, no nie, klata, trochę ramiona, ale twarz. Oto ma całe po prostu nadpalone. To jest porąbane. Tutaj opis. Dobra, tutaj nic więcej. W warsztacie, jak widzicie, mam 8000 sztuk złomu, inną ozdobę na maskę. Wykupione, co się dało, pozostałe rzeczy. Czego nie ma tego questa na taran, ani na... że na taran głównie. Na pancerz mam. Full. Silnik oczywiście fabularnie musimy zdobyć, więc logicznie, że go nie mam. Wydech mam na full. Tak, oto tak wygląda wydech maksymalny. Opony mam prawie najlepsze, ale resztę też wykupiłem. Mam najlepsze zawieszenie. To jest jeszcze jakiś quest na trochę mniejsze zawieszenie, ale nie wiem dalej, kto może mi go dać. Strzelam, że spojówka, dopalacz na full, to było... odblokował mi się quest u Chambaketa właśnie. Ten, kluczowa sprawa. Jeszcze go muszę przyjąć, ale już jest dostępny, kiedy jestem na terytorium Smażyciela. Palniki boczne, jako że wyzerowałem Smażyciela, to mam grzmot na prawie full. I teraz dwa questy dla Smażyciela dadzą mi najlepsze palniki boczne oraz najlepszy grzmot. A cała reszta, co się dało, to jest na full. Legenda też jest na full. Ostatnie 6 punktów u Gryfy mi zostało. Tutaj do zebrania. Rozwaliłem wszystkie konwoje poza mapą. Znaczy poza mapą, poza nagraniem. Tutaj wszystkie teraz po kolei możecie sobie obejrzeć ozdoby na maskę. Obozy to nie ma co. Strzępki, które mówiłem, pokażę w osobnym odcinku. Jestem aktualnie przy tym baloniku, zaraz przed wejściem, lekko przed tym obozem, biczem tyrana, do którego mamy się udać.
I jest to oczywiście obóz Ogara, tak jak przewidziałem. Znaczy nie, wróć, tak jak sądziłem. O, to lepiej. W sumie nie przewidziałem, tylko tak jak sądziłem, jest to obóz Ogara. A właśnie, a mapa prezentuje się w taki sposób. Zagrożenie na martwych bezdrożach do zera. Wysypisko to jest terytorium Smażyciela. Zostały mi wszędzie tutaj, po jednym obozie. Te dwa są wyczyszczone do zera, co oczywiście jest widać po tym zielonym kolorze. Tu został mi ostatni obóz Zgniłozęba, w ogóle w grze. A zarówno tu, jak i tu, po jednym obozie Ogarów. I myślę, że te obozy na nagraniu możemy spokojnie zrobić. Zwłaszcza ten obóz Zgniłozęba, który de facto nie pokazałem chyba ani jednego na nagraniu. Miałem w planach jeszcze pokazać wam jeszcze ten drugi obóz, chyba przelewowy. Czekaj, bo muszę sprawdzić, bo my tutaj rozwaliliśmy jaki u Chumbucketa? To jest tu chyba, nie? Tak. A tak, to musimy się przejechać. A dobra, nieważne. Co ty nie powiesz? Jezu, ja serio, jak nie jeden trigger, to drugi, no. No. Obróć. Wykręcaj. Nie palniki, tylko harpun, proszę. Dobra, czas wjechać do tego obozu. Tylko jeszcze muszę bramę najpierw zlokalizować. Dobra. Okej, jest brama. Nie zdążyli na szczęście odbudować przedpola. To bardzo dobrze. Bo mnie daje to... O, w ogóle wykupiłem sobie też wszystkie wzorki na Magnum Opus. Aktualnie mam wzór skrzyżowanej broni. Coś mi się podoba. Zwłaszcza ten czerwony na czarnej karoserii. Tutaj... Zabij Kwiczoła. Mam też dane na niego i on... On lubi... Znaczy lubi, on... Siema. Trochę laga gościu zgarnął. Kwiczoł jest wrażliwy na ciosy nożami, dlatego nie mogę z ich w ogóle wykorzystać. Okej, nie wiem dlaczego mi nie zrobiło kontry. Dwa razy z rzędu, ale niech będzie. Trzy razy z rzędu. Dobra, już nie z rzędu. No halo, przecież wcisnąłem kontrę zanim ten nie uderzył. Nie! Dobra, dwa noże zmarnowane. Dobra, może uda mi się je odzyskać. Liczę na skrzynki z amunicją, bądź na kolesi. Z ów nożykami. 12 paczek złomu, nieźle. O, tu można, widzę, było się wślizgnąć. Co z tego, że to wślizgiwanie nie ma kompletnie sensu, bo ja że musiałbym tu najpierw jeszcze wejść tak, żeby mnie nic nie rozpierdoliło po drodze. A to graniczyłoby chyba z cudem. Zwłaszcza gdyby obrona przedpola się przygotowała. A w tym obozie ta obrona się przygotowała kurwa w moment. Bo tyle było po prostu tutaj tych wszystkich snajperów, wyrzutni, gromobijców i mołotowów. Po prostu wjeżdżałeś i momentalnie ta obrona była gotowa do walki. Więc zrobienie, wejście tutaj po cichu i nie ustrzelenie przy okazji, nie zostanie ustrzelonym. Nie tyle przez snajperów, bo ich jeszcze unikniesz. Ale jak walą w ciebie jednocześnie dwa gromobijce, no to jest trochę trudne do uniknięcia. Tak więc, powodzenia. Jak komuś się to uda, to może mi posłać linka, sam obejrzę. Jak mu się to udało. Bo mi w pozostałych obozach, gdzie obrona się przygotowała, to za każdym razem po prostu... Umierałem w ciągu najbliższych kilku sekund. No i łamacz szczęk, szmato. Kop w zmiażdżenie jajec powodem śmierci. Czy to już godzi w męskość? Być może. Gdzie jest Wrzaskun? Tu jest Wrzaskun. Uno. Dos! Kurwa, kamera mi znowu głupieje, bo mi poza przypadkiem obracam tego. O! Ha, ha, ha! Tego... O kurwa, tego też się ja nie spodziewałem.
Zajebiście, jak wcześniej ja go zaskoczę, teraz ten mi sprzedał sierpa. A, idealny blok. Ohoho! Jezus, jak on to zrobił? Zawsze jak widzę takie coś, to mnie po prostu... Widzę takie coś, nie potrafię pojąć po prostu wzrokiem, ani chwilę później umysłem, jak coś takiego wykonać. No dobra, ważne, że trafiłem. Nie zmarnował się pocisk. Dobra, oberwałem, ale jego ziomki też. Pozbądźmy się trochę mięsa armatniego. Dawaj, dawaj. Dobra, już, już. Już prawie wcisnąłem to A, ale na szczęście nie wcisnąłem, zanim... Dobra, super, wykonałem unik, żeby wlecieć drugiemu po prostu w szarże. Kościu, won mi z tą tarczą! Seriously? Dobra, ja odbiegam. Szybkie picie. Dziękuję. Potrzebuję wbić sobie... Muszę wbić sobie furię, bo wtedy będę się trochę leczył za nich. O, albo wbiję się trochę wyżej. Teraz popiję. O, patrz, jacy dżentelmeni. No nie atakują, kiedy piję, no i to się nazywa. No nie karniak! Kurde, i trzy noże zmarnowałem, no. No, teraz mierzycie się z wkurwionym Maxem. Tak więc... Po was. No i super, i furia przeszła. To jest mój podstawowy błąd, kiedy mam tę furię. Nie potrafię jej dobrze czasami wykorzystać. Przeładuj. Teraz pozbierajmy. Niestety żaden nie ma amunicji, ani tym bardziej noży, na co w sumie liczyłem bardziej niż na amunicję. Wystarczy! Walcz jak mężczyzna. Albo broń biała, albo gołe pięści. Ewentualnie pięści z kosty to mi! Ohoho! To w ogóle niewidzialną ścianę go wrzuciłem. Pięknie. Zmiażdżony czerep i do widzenia. O, miałem równe 9000. O, tam miał amunicję, jak ładnie. Zwróciło mi się chyba reszta pocisków mi się zwróciła w ogóle, które miałem zużyte. Już 16 minut minęło, także XD. Okej. Mam nadzieję, że tamten gość był czarnoskóry, a nie upieczony żywcem. Ale obawiam się, że raczej to drugie go spotkało. Że spotkało, Jezus, żeby mi ktoś teraz za rasistę nie wziął. Nic z tych rzeczy. Ja nic nie mam do ludzi czarnoskórych. Po prostu spotkał go taki los, że zginął upieczony żywcem, a nie zamęczony jako... A nie był osobą czarnoskórą, która tak samo jak ta osoba z biała, obok została zamęczona na śmierć. Niestety ten jego właśnie czarny koleżka miał trochę gorszą śmierć niż ten biały koleżka. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię, żebym się nie pogrążył za chwilę.
Dobra. Zamykamy. Insygnia. Do zniszczenia. Już drugie. Dobra. Wody mi dać. No, będzie full maniera dzięki full ulepszonej zdolności. Dzięki na full. Boże, zabrakło mi właśnie. Zabrakło mi słowa właśnie. W tym zdaniu. Halko, noże, proszę. Byłby w sumie dość XD, jakby ten cały kwiczą walczył nożami, ale wątpię. Co? A faktycznie jest Pigjet. Myślałem, że jest Bridget, ale nie, jest Pigjet. Prosiaczku, jeśli to do ciebie dotrze, to będzie jakiś cud, ale muszę spróbować, tylko tak mogę ci powiedzieć o swoich uczuciach na wypadek, gdybym nie wrócił. Kocham cię od 7 klasy, uwielbiam cię i podziwiam, możecie wyciąć co chcecie, gnoje z tajnych służb. Kocham cię, prosiaczku, a jeżeli wrócę, znajdę sposób, żeby zalegalizować nasz związek, jeśli nadal będziesz mnie chcieć, Robin. Okej, okay, to zna... Dobra, albo to jest ten... Albo to była jakaś para homoseksualna. Znaczy, że... Nie, na pewno, no. Zalegalizować? Czy homoseksualność jest nielegalna? W jakichś... W Stanach albo gdzieś? Chyba nie. No dobra, to nie, no to nie wiem, o co tu mogło chodzić. Okej, okay, jest amunicja. Pięknie, dwa noże. Ta, dodatkowy nóż. No ciekawe gdzie. Miałem dwa noże, dostałem dwa noże. Powinien mieć full dzięki tej zdolności. W ogóle best of the best, jak przeszukuję typów, to się chyba czasami grze coś pierdoli. Bo nie mając ani jednego pocisku do amunicji, przeszukuję z trzech snajperów, od każdego zgarniam dwa pociski i jeden pocisk dodatkowo. A tymczasem gra jedno i drugie odczytała jako złom. Albo zgarnąłem po prostu od nich złom, tylko grze się pomyliło i wyświetliła nie to, co powinna. Takie rzeczy poza nagranie tylko, nie? Dobra, piwnica. To coś było o dzikusach z tego, co kojarzę. O, jest amunicja, bardzo ładnie. Jest insygnium kolejne. Które jeszcze... No w sumie mogę, a mogę zrobić po prostu tak. Nie muszę w ogóle tej klatki rozwalać. No, przeładuj. Amunicja do strzelby. Nożyk. Bardzo ładnie. I jeszcze jest tam chyba nabój. Dobra, tutaj. Tędy bym szedł z tamtej strony. Tu... Nic nie ma. Chwilowo. Zaraz znowu wróci. O, jest jednak ciało. Dobra, tutaj drzwi i będzie walka! Tak, dzikusy są. Kolanko, piąstka i znowu kolanko. Dobra. Nie, tak. Zmiażdżenie jajec. Zmiażdżenie jajca zmiażdżone. Jeśli jeszcze je miał, ten dzikus. Ale jajca zmiażdżone i tak oto żywota swego dokonał. Jajca zmiażdżone podczas walki. O, i ten też. No chyba, że ten bardziej w brzuch dostał, no to. Ten miał trochę mniejszy ból. Trochę mniejszy ból przed zakończeniem. Żywota swego. Dobra, tutaj to samo. O, tak liczyłem, że będzie tutaj kanister. Bo ostatnio co bym chciał, to teraz się wracać do mojego auta. Po kanisterek. Bum! No, spóźniłem się tylko o dwie... Znaczy, pośpieszyłem się o 2 sekundy. Okej, okay, bardzo ładnie idzie z tym złomem. Bardzo ładnie idzie z tym złomem. Nowy wróg, kwiczą. Zobaczmy go. Now, so
No, wygląd dokładnie taki sam jak inne ogary, tylko się trochę zmienia. Tylko te barwy ma. Kwiczą, przywódca bicza tyrana jest zaniedbany, głośny i zapocony. Aha, a to ostatnie po co? Na przydomek zasłużył sobie, torturując niewinnych ludzi z użyciem długiego i ciężkiego noża, który lubi wbijać niczym perwersyjny rzeźnik w miejscach, których uszkodzenie powodowało ból. Lecz żadnych poważnych szkód. Okej, dobra. To już miałem mówić, że czyli wszędzie, ale nie, ma, w sumie to jest racja. Niewiele jest miejsc w ciele człowieka, które powodują ból, a jednocześnie nie, taki ból, mimo iż będzie zajebiście bolesny, no, masło maślane, no, ale niewiele jest punktów na ciele człowieka, które po uszkodzeniu nie uszkodzą, które kiedy dziabnieś nie uszkodzą ciała, o, w całości. Wreszcie wykrztusiłem to z siebie. Wszyscy w jego otoczeniu żyją w nieustannym strachu. Znany jest też z tego, że od czasu do czasu torturuje dla przyjemności własnych ludzi. Czyli taki trochę socjopata, kolejny zresztą. Trochę z na psychopatię to już nachodzi, ale... No, uwolnimy pustkowia dzisiaj od niego. O, jest woda. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, to pijemy, pijemy, wypijemy. W ogóle jedna dziwna akcja, bo jak piłem poza nagraniem, to wyglądało jakby dym mu leciał. Albo ogień z tego, to wyglądało jakby trochę pił benzynę, a nie wodę. Nie wiem, czy grze się coś pomyliło, czy akurat tak światło świeciło, ale... No, wyglądało to dość zabawnie. No i proszę, dwa razy więcej niż było wyciągnąłem do manierki. Z buta wjeżdżam na arenę. Kurde, netto wejście mają dokładnie takie samo, no. Jedyne, co się u nich różni, to ten. To, no nie gościa tu, znaczy gościa, tego gościa. Aha, jak nie miałem dwóch naraz skontrować. Dobra, zdjąć najpierw przydupasów, to jest najważniejsze. O, pięknie, jeszcze gość mi w tym pomoże pomóc. Nie mów hop, gościu. Nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Au. Dobra, bierz go, bierz go. Chcę go pociąć, nie? Dobra. Średnio wyszło. Jezus, ciągle mi ta chrypa męczy, no. Uniknięte. Nie, gość jest naprawdę twardy. No chodź. Karniak Zorze! Okej, jeden nóż by mi wystarczył, widzę. Jeszcze jeden strzał nie, i tyle go widzieli. O, siema. Posmakuj mojej kolby! I mojej podeszwy! Dziękuję i tyle widzieli frajera. Kurde, i prawie pół godziny robiłem ten obóz. Łącznie z tamtą durną śmiercią. No ale w sumie jakbym to wyciął... No ale jak to będzie... No i proszę bardzo, kolor karoserii, nie kalo, karoserii. Odblokowano. No i teraz musimy tylko dotrzeć do silosu i zgarnąć ten... Jak to było? Ten banner. To jakiś banner stary reklamowy był. Dla spojówki, który ona wykorzysta jako żagiel. Okej, chyba sobie tam po prostu zjedziemy, jak tak patrzę. Ej, czy ja na serio? Czy to jest? Nie, dobra, to nie jest to. Już myślałem, że mogłem tutaj wejść cichcem po prostu na plecy, ale... na szczęście nie. Bym się wkurwił, jakby tak było. W ogóle podliczyłem sobie złom i będę musiał potrzebował niecałe 15 tysięcy, żeby sobie wykupić od razu maksymalne V8, jak wyzeruję spojówkę.
Mam też trochę nadzieję, że uda mi się to wyfarmić, zanim samego wielkiego wodza zdobędę. Jezus Maria! Nienawidzę po prostu chrypy, nie? Dobra, ostatnie insygnium. I został... okej, to tyle. Obóz rozebrany. No i pięknie. Przeładowany. Zobaczmy, czy jest jakiś wpis w obozach. Jest tutaj. Osłabiła władzę Skrotusa na pustkowiach. No, biorąc pod uwagę, że jedyne, że tylko zagrożenie jest w regionie spojówki, to jeszcze małe, to jeśli my spotkamy gdzieś Skrotusa, jestem naprawdę ciekaw, czy on będzie miał jakiś, jakiś tekst na temat tego, że on już nie włada pustkowiami. Bo u Jita nie ma zagrożenia, u Krwistobrodego nie ma zagrożenia, tylko u spojówki w dwóch jeszcze miejscach, gdzie został mi jeden obóz Ogara i ten tutaj jeden obóz z Gniewozęba. I jeden i drugi jestem ciekaw, czy będzie miał jakiś tekst na temat tego, że wszystko, co oni kiedyś kontrolowali, aktualnie do nich już nie należy. Dobra, Linka. No, Ogar zajebany. Jesteśmy w Silosie, w którym o dziwo jest też trochę złomu. Znaczy o dziwo, czy o dziwo? A, idealna kontra, szmato. A co się będę karniak z nożem? Proszę, do widzonka. Aha, okej, musiałem ich zabić, żeby to zgarnąć. Ej, jak oni z czegoś takiego to zgarniali, to ja, dlaczego oni do czegoś tak małego zbierali tę wodę? Ale ja poważnie się pytam. No chyba, że oni tutaj po prostu dość często wymieniali zbiorniczki. No to jeszcze zabierzemy tę wodę, którą zebrali. No, zebrali lekko ponad połowę, czyli ja mam dzięki temu pełną manierkę. jeszcze proszę bardzo, kolejne wyzwanie ukończono. No, tutaj już nawet nie muszę się przejmować tymi paczkami złomu, ale żeby im bliżej 15 tysięcy będę, tym lepiej dla mnie, bo będę mógł sobie od razu wykonać najlepszy silnik, zaraz jak go zdobędę. A nie powiem, wolałbym to mieć od razu z głowy. Plus do tego jeszcze zgarnąć karoserię. Tak naprawdę, jeśli uda mi się zrobić jeszcze pozostałe misje, to w momencie odblokowania najlepszego silnika V8 będę miał też dostępne wszystkie archanioły. A potem tylko wyścigi śmierci, żeby w legendarnym czasie jeszcze, żeby zaliczyć osobne trofeum. I ogólnie pójdzie to potem już tylko lekko powoli do końca gry. Dobra, kurwa, gdzie jest wyjście? Tutaj. No to okej. Ale jakby dlaczego ja nie mogę. Dlaczego ci nasi sojusznicy jakby tego za żagla od razu nie zabrali? Tak teraz. Przecież oni tam są, no to czemu nie wezmą tego żagla z pojówce nie zaniosą? Tylko ja muszę specjalnie wejść na górę i wystrzelić racę. Przecież oni doskonale wiedzą, gdzie to jest. No i dobra. Jak trzeba wrócić, to trzeba teraz się tego mi fast travelnąć. No, troszkę złomu. 9500 już mam. No, potem jeszcze tylko wyczyścić te wszystkie miejsca poszukiwania. W ogóle dla mnie to jest XD, bo zebranie tutaj na wysypisku ekipy rozpoznawczej, zbudowanie to w twierdzy smażyciela, nie dość, że mi oznaczyło wszystko na wysypisku, co dla mnie jest oczywiście okej i normalne, to oznaczyło mi też wszystko na wydmach, a to nie mam bladego pojęcia dlaczego. Bo to jest terytorium szakali. Smażyciel włada tylko na wysypisku. Chyba, że on się jakoś ugadał z szakalami. Jakby dla mnie to nie istnieje inna możliwość, że ekipa rozpoznawcza u smażyciela oznaczyła mi też na wydmach. Dwa różne terytoria.
Ekipa rozpoznawcza Gitaniel nie oznaczyła mi miejsc poszukiwań u Krwistobrodego. Ani odwrotnie. Więc no, nie powinno to tak oznaczać. Więc jeśli Zmarzyciel jakoś się nie dogadał z szakalami, że może tam bezpiecznie swoich wyznawców wysyłać, w ogóle też tutaj skonstruowałem kilka projektów i tu widzicie ewolucję tego silosu. O, i 700 złomu, 10 tysięcy już mam, pięknie. Hello, spojówka. Dziękuję. Okej, okay. Taka droga. Gaz. Czyli coś ze stacją benzynową. Jakiś sklepik. Jeff, zaczekaj na mnie, to będzie moja ostatnia trasa, obiecuję, kiedy wrócę, jeśli wrócę, przysięgam, że wszystko się zmieni na lepsze, kocham cię, Adam, czyli kolejny jakiś list od pary. Okej. Wiatr zmian, beach tyrana jest pusty, a żagiel trafił w ręce spojówki, nie może ona jednak jeszcze wyruszyć w drogę. O, tak coś sądziłem, że będzie nowy kwestik. A, to pewnie na temat tego, dobra. Zobaczmy szybko mapę. Na północy. Zobaczmy. Tu jest autostrada. O, czyli to będzie tutaj. Jedyne przy autostradzie. I jest to miejsce poszukiwań. No chyba, że to będzie cokolwiek przy autostradzie. No ale wątpię. No nie, no tu jest tylko autostrada. Tu się kończy. Czy tam zaczyna? Tutaj. I kończy się tutaj w obozie tyrana. No nie, no jak dla mnie to musi być w tym miejscu. No ewentualnie w tym. No ale to się jeszcze okaże. Dobra, ja to na razie sobie oznaczę. Sprawdzimy to, ale najpierw odbierzmy questa. The wind catcher is functional. They soon set sail. They'll run dry out. Perhaps, but the sail has another benefit. Collecting dew at dawn for drinking. The food remains a problem. I know an undiscovered place of the old world, full of tin cans. More food than you and I could ever eat. Bring back what we need. And you get all that remains. What do you think? Deal? Deal. Chleba naszego, nagroda, projekt farmy Cherry w twierdzy spojówki. Spojówa potrzebuje żywności na zbliżającą się podróż. Zdradziła ci jednak miejsce, w którym podobno znajdują się racje żywnościowe. Znajdź je i zdobądź dla niej. No dobra. Co ty nie powiesz? Dobra, sprawdźmy, gdzie mamy to oznaczyć. O, na wydmach! Czyli na terytorium szakali musimy się wybrać. Dobra, ale to innym razem. Teraz tak, po pierwsze fast travel w to miejsce i lecimy, spróbujemy znaleźć te najlepsze opony w grze. W ogóle, w którym momencie miałem mieć właśnie miejsce akcja tej walki, która przed chwilą była na ekranie. Walka Maxa z jakimś ogarem totalnie znikąd. Co miałby jakiś ogar robić po prostu na tym? Miałby robić na losowo na pustyni, czy tam na pustkowiach. Dobra, zmienię może kolorki na czystą stal i wzorek. Może na oczko. Stara rdza. Nie widać go w ogóle. Błyszczący chrom. Zlewa się. O, trupia biel. O, pięknie. Trupia biel jest idealna do tego koloru. No, tylko nie w nocy. W nocy tak słabo to widać, no ale...
Nieważne. Ważne jest też jednak to, że mamy jeszcze misję od Chambaketa, ale to dopiero myślę w kolejnym odcinku. O, ty, właśnie, Griffa jest jeszcze w pobliżu. To czekajcie, to jak jest po drodze, to zajedźmy jeszcze najpierw do niego. Bo to jest prawdopodobnie nasza ostatnia rozmowa z nim. Więc jestem ciekaw, co takiego powie. I czy może nie będzie też miał czegoś, nie wiem, jakiejś specjalnej. Może też nam jakiegoś questa zleci, albo z jakąś lokację zostawi. Czy tam poleci dla nas, nie wiem. No. Hop, hop. Dobra. Lećmy, lećmy. Okej. That was a little perv, ale spoko. Dobra, Griffa. Co masz do powiedzenia na finał? Chyba, że jak będzie jeszcze jakieś inne spotkanie, ale wątpię. You've taken a short rest from your twisted path. I'll help you find what you seek. But first, answer me this. What? The other ones that you don't kill. Who are they to you? I use them and they me. If there's no gain, what's the use? What's the use? I'm asking you that. But you have no answer. Have you? Yet it's very clear. Ostatnie 6 żetonów. Wojownik Szost skakuje na 43 poziom. Osiągnięcia nie ma. Za to. Trochę dziwne, no ale... W sensie jest za wbicie wojownika Szos, a nie za w pełni ulepszenie Maxa. Chyba, że już to... No chyba, że już zrobiłem tamto trofeum. Czy tam osiągnięcie. Dobra. Wycofać. I... zmienić. Sprawdźmy, czy miałem rację. No, to się prawie udało. Ale nie powiem, byłoby też fajnie, gdyby Max się na przykład też sam z siebie odezwał. Nie, to nie jest to... No kurde, no! Gdzie to może być? Dobra, nieważne. Ja tego poszukam poza nagraniem, zresztą w sumie nie musicie tego widzieć. Ważne, że zgarnę sobie najlepsze opony. Ode mnie póki co to tyle i do usłyszenia w kolejnym materiale. Do usłyszenia. Ode mnie tyle, do usłyszenia, do miłego. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.